Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie zrobimy sobie oczywiście arenę prób dla najnowszej postaci w Wajewki Arenie, czyli w tym przypadku będzie to arena prób dla pana Fejna, także od razu lecimy z tematem, nagrody standardowo te same, no i tak naprawdę walki są mega łatwe. Zaczynamy sobie tutaj przy manekinie, od razu pierwsza walka z brzegu tak naprawdę, no i ustawiamy następującą drużynę, czyli Fejna, Luciusa, Atalię, Helusa i Estrildę na piątce. No i lecimy. Mam wrażenie, że oni w ogóle zmniejszyli poziom trudności tych aren. Jakoś mało muszę używać drużyn tak naprawdę. Bardzo często są powtórki. No i tak samo będzie na tej mapie, o czym za chwilę się przekonacie. Także od razu walka na prawo. No i uwaga, tutaj właśnie nie zmieniamy absolutnie nic. Robimy dosłownie tą samą drużyną, tym samym ustawieniem. No i bez problemu się uda. Tak jak zresztą widać. Także standardowo zbieramy nagrody. Tutaj nawet nie pokazuję za bardzo statystyk, bo Fejn tutaj za bardzo obrażeń nie robi. No i nie takie jest jego zadanie. Także tutaj ustawiamy Fejna, Grezula, Izabelę, Zikisa oraz Odena. No i lecimy. No i tak jak widać znowu, bez żadnych absolutnie problemów. No i tak wyglądają statystyki na koniec. Coś tam uleczył. No obrażeń za dużych nie robi, tak jak widać. Idziemy od razu tutaj do góry. To będzie nasza walka numer 4. No i tutaj uwaga, nie zmieniamy znowu nic kompletnie. Taka sama drużyna, takie same ustawienie. I znowu walka absolutnie bezproblemowa. Nikt nie zginie. No i znowu Fejn zbyt dużych obrażeń nie zrobił. Troszkę większe raptem od Grezula. Idziemy na prawo. Tu będzie nasza walka numer 5, no i nowe drużyny. Także ustawiamy znowu Fejna na jedynce, Lyka, Zafrael, Helus, no i pan Lorsan będzie na piątce. Tak naprawdę myślę, że tutaj mogłoby być dużo naprawdę różnych formacji. Czasami były naprawdę trudne areny prób, gdzie trzeba było naprawdę kombinować. Tutaj myślę, że co by się nie ustawiło, to idzie bez problemu. Także tak wyglądają statystyki. Zbieramy piątą skrzyneczkę. Idziemy do walki numer 6 i tutaj tylko jedna mała podmianka tym razem. Zamieniamy Fejna z Lyką, czyli jedynkę z dwójką. No i lecimy. Tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, Zafrael zginie, ale no to nie ma większego tak naprawdę znaczenia. To jest Toran, więc wiadomo, że takie niespodzianki mogą się przytrafić niestety. Zbieramy również ze środka główną nagrodę, czyli 60 kamyczków. No i to by było na tyle w tym dzisiejszym króciutkim filmie. Mam nadzieję, że standardowo Wam pomoże, zaoszczędzi troszkę czasu, jeżeli nie chce Wam się robić drużyn samemu. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za to, że wpadliście na ten film, że go obejrzeliście. No i co, życzę Wam miłego tygodnia, bezproblemowego ukończenia tej właśnie areny prób, czy też obfitych prób, jak kto woli. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.